Sejmu na głosowanie w sprawie ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Wiesława Szczepańskiego oraz opinii komisji przedstawionej przez pana posła Stanisława Żmijana, a także przeprowadził dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Marszałku, minutka jeszcze. Przypominam, że zgodnie z artykułem 159 ustęp 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra infrastruktury pana Cezarego Grabarczyka, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 424 posłów. Większość ustawowa wynosi 231. 192 było za, przeciw 229, wstrzymało się 3. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi infrastruktury panu Cezaremu Grabarczykowi. Pracujemy na regulaminie. Powracamy do rozpatrzenia punktu 6 porządku dziennego. Panie marszałku, czy kwiaty, które zostały teraz wręczone panu ministrowi Grabarczykowi, to kwiaty od pasażerów, którym nie udało się wsiąść do pociągu 1 i 2 stycznia tego roku, czy też od grup, które protestują i blokują drogi wobec zaniechania realizacji programu drogowego? Czy pan premier coś wie na ten temat? Dziękuję bardzo za refleksyjne pytanie. Powracamy do rozpatrzenia punktu 6 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Tylko może być przerwa. Sejm wysłuchał sprawozdanie komisji. Tak? Wniosek formalny? Bardzo proszę. Panie marszałku, chciałem złożyć wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w związku z pierwszym w ciągu 3 lat sukcesem pana ministra Grabarczyka Polskich Kolei. Chciałem zasugerować, aby Wysoka Izba wzorem filmu Miś Stanisława Barei ogłosiła dzisiaj ten dzień, to wielkie święto, dniem pieszego pasażera. Dziękuję bardzo. Wniosek jest formalny, więc musimy go przegłosować. Kto jest za tym, żeby ogłosić przerwę? Tak? Musimy zagłosować. Wniosek jest formalny. Chyba że wycofa go pan poseł Giżyński. Proszę? No, rozumiem, że poseł Giżyński zgłosił go, więc będzie za przynajmniej, tak? Zgłosił wniosek o przerwę. Proszę, kto jest za tym, żebyśmy ogłosili przerwę? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 420 posłów, 142 było za, przeciw 255, wstrzymało się 203. Wniosek został odrzucony.